27 czerwca 1978 roku. Sojusz 30 z dowódcą pułkownikiem Piotrem Klimukiem i majorem Mirosławem Hermaszewskim wystartował. Pierwszy Polak w kosmosie. Płyną pomyślne meldunki o połączeniu z zespołem orbitalnym. 8-dobowy lot kończy precyzyjne lądowanie. Jeszcze tylko autograf na kapsule lądownika. Powitanie w Warszawie. Polskim kosmonautom towarzyszy delegacja radziecka z dowódcą Sojuza 30 generałem Piotrem Klimukiem i szefem wyszkolenia radzieckich kosmonautów generałem Władimirem Szatalowem. Trudno ukryć wzruszenie. Jeszcze żadna Polka nie witała syna po tak niezwykłej podróży. A tak witała Warszawa kosmonautów. W gmachu Sejmu spotkanie z kierownictwem partii i państwa. Gratulacje i słowa podziękowania za trud włożony w lot, który stał się nowym symbolem braterstwa i przyjaźni między narodami polskim i radzieckim, a zarazem otworzył nowy etap w rozwoju polskiej nauki i techniki. Coraz lepiej będziemy poznawać kosmiczną przestrzeń, tak już człowiekowi bliską, a tak przecież jeszcze daleką. Mirosław Hermaszewski, jako pierwszy Polak, otrzymuje tytuł lotnika kosmonauty Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Za zasługi, odwagę i męstwo, wysokie odznaczenia państwowe dla polskich i radzieckich kosmonautów. Uroczyste posiedzenie Sejmu. Meldunek o wykonaniu zadania składa major Mirosław Hermaszewski. Obywatelu marszałku, Wysoki Sejmie, uroczyście melduję, że radziecko-polski lot kosmiczny, który odbyłem wspólnie z dwukrotnym bohaterem Związku Radzieckiego, generałem majorem Piotrem Klimukiem, zakończył się pomyślnie. Zadania postawione załodze statku kosmicznego Sojuz 30 w ramach programu Interkosmos zostały w pełni wykonane. 126 razy okrążyliśmy kulę ziemską. Lot trwał 190 godzin. W kierowaniu nim aktywnie współdziałał mój kolega, konsultant kierownika lotu, podpułkownik pilot Zenon Jankowski. Głos zabiera Edward Gierek. Obywatele, posłowie, drodzy rodacy, szanowni radzieccy goście. Zebraliśmy się dziś, by dać wyraz dumy i radości z pomyślnego lotu pierwszego Polaka w kosmos. Jeszcze niedawno przeżywaliśmy wszyscy lot orbitalnego kosmicznego zespołu naukowo-badawczego Salut 6 Sojuz z udziałem majora Mirosława Hermaszewskiego i jego radzieckich towarzyszy. Dziś Mirosław Hermaszewski i Piotr Klimuk są wśród nas. Serdecznie witamy Was, drodzy towarzysze kosmonauci, na ziemi polskiej, w stolicy naszego kraju, Warszawie. Cieszymy się wszyscy z Waszego pięknego sukcesu, który ma wymiar ludzki i społeczny. Radziecko-polski lot kosmiczny to nowy, szlachetny symbol braterstwa naszych narodów. Spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Obrony Narodowej. Wyższe stopnie wojskowe, odznaczenia i medale dla bohaterów kosmosu. Na kosmonautów czekał kraj. Odwiedzali więc miasta i fabryki, spotykali się z tysiącami ludzi. Przyjmowali gratulacje i odpowiadali na setki pytań. Po kogóż dziś nie interesują tajniki wszechświata?
Miasto dzieciństwa i młodości Mirosława Hermaszewskiego. Wyjechał stąd kiedyś. Wrócił, przybliżając daleki, fascynujący kosmos swym bliskim i wszystkim nam.